Hejo! Hejo! Cześć, witajcie moi kochani was w kolejnym odcinku z The Last of Us. Dzisiaj kontynuujemy miejsce, z którym skończyliśmy. Ja zapomniałem nałożyć sławkę. Czyli tutaj, na tym wyjściu z hotelu. Dobra, słyszę wszystko. Więc jest spoko. No i tak. Tutaj skończyliśmy, musiałem tylko tam z dołu przyjść. Eli, idźmy w drogę. Ej, miałeś inną bluzę. Trolot. O kur... Chodź tu, głowa nisko. No dobra, zeskoczę tam teraz i zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Dame, brada. No niby już kiedyś strzelałam z... Ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wiatrówki. Cóż, to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, uważaj. Tylko tutaj musisz trafić większe cele. To ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka. Pomyśl, że szczurem jest... Głowa jest... Ciągnij zamek. Wroga. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Okay. Zrozumiałam. Mi tu. Dobra. Jezu, chory jestem. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. A no widzisz, czołuj. Proszę bardzo. Ja chcę już teraz to łatwo. Dupek powinien wiedzieć, że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym... Wszyscy nie żyją! Kurwa, wszyscy nie żyją! Co on pieprzy? Oddychaj głęboko. Kto nie żyje? Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich. 76? Rozmawiałeś z szefem? Tak. Wszyscy mają zostać na miejscach. Pilnujcie bramy. Słyszeliście, co powiedział? Przeszukać teren. Nie przepuszczać nikogo. Co do... O kurwa! Nie przeklinaj. Rozdzielcie się! O! Zabił go! Zabił go! Hej, rozdzielcie! Ale ślepak. O mój Boże. O, w dupę, o, w dupę. Zauważyli mnie? Ta. Okej. Eli, miałeś strzelać. Hello. Strzelaj tu do nich. O nie. Tam, tam. O
dorobku. Go Eli załatwiła. Ja pierdolę. Po mnie. Ta. Jezus mój. Macie coś? Nic. Widzisz coś? Też nic nie ma. Szukajmy dalej. Boż ty w pizdę. No dalej! Aha. No pff. Oczywiście. Już otoczyliście. Eli? Proszę. Turysta idzie go zabić. Okej. O, złodziej. Bo ma napisane na... Tutaj na tablicy. Thank you.
Dobra, chodźcie na dół. A nie złasz? Taki fail. Trochę tych typów było. Na pewno można było to po cichu zrobić. Ostatnio mi nie wychodzi. No i jak? Pretty nice. Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. Zabiję go. To by było. Jest zabezpieczony. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj. To nie jest zabawka. Musisz uszanować. Joel, będę uważać. Okej. Joel takie, o, co ja zrobiłem? Wszyscy zginiemy. Pysz, pysz, pola. What the fuck? Ale ich rozwalili. Oglądałem filmik u innego youtubera. Taki tipy dla początkujących w The Last of Us. Choć ja nie jestem początkującym, ale i tak sobie włączyłem. Już zobacz, co mówi. I właśnie mówił tam, że najlepiej jest na przykład jak się idzie, wiecie, z taką Ellie. Albo wcześniej jeszcze się chodziło z tą... Jak ona się nazywa? No wiecie, o kogo mi chodzi. Tess, to właśnie, że najlepiej nie jest od nich od razu uciekać. Tylko trochę z nimi pochodzić, znaczy obok nich iść na początku, bo mogą się czasowo się zatrzymać. I może być jakiś... mogą porozmawiać, może być, wiecie, rozmowa między nimi taka niezapowiedziana właśnie, że się pokaże ten taki nad głową Ellie, że się pokaże te takie, wiecie, ten dymek, że nie można powiedzieć, i chmur, i właśnie trójkąt, nie, że to jest dobre, bo wtedy możecie z nią, można z nią pogadać. A to jest też, żeby zdobyć osiągnięcie, to jest wysłuchaj wszystkich opcjonalnych konwersacji, nie? To szczury piekli? Dawaj. Dobra, Eli, dajesz! Robi się! No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj! Tak. Już. Okej. Dobrze kombinujesz. Eli. Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Dobra. Tutaj mamy rzeczy. Tu też śmieci. Good evening.
dobra, tutaj. Znowu. Bierzmy się do pracy. Stół do ulepszania. Mamy 72, tak. Mogliśmy tego shotguna dalej ulepszyć. Będzie mi służyć. Będzie. Cholera, schodź się, schodź. Śmiecie. Patrz jeszcze kogoś na nas. W ogóle ludzie wyciemni trochę grę widzicie niż ja. Bo widziałem na wczorajszym odcinku, że hotel tam na dole z tymi biegaczami i ten. To, że mało było co widać, bo strasznie ciemny był ekran u was. U mnie jest trochę bardziej chyba rozjaśnione, dlatego ja widziałem na przykład bez włączenia latarki. A u was jak latarka nie była włączona, to było tylko ciemność widzieć. Pojechali. Wiem, ale... O rany. Eli. Chodźmy do tego mostu. Gdyby ciebie spotkali, to by to samo zrobili. Bez pytań. Myślę, że jak teraz ta gra jest czasem trudna. Tak jak to by było na brutalnej rzeczywistości, gdzie nie możesz w ogóle nasłuchiwać takie inne. Fakt jest shit about po prostu. W końcu zabili tę dwójkę. Byłem pewien, że udało im się wymknąć z miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze to dwójkę z pieprzonego samochodu. W tym wozie musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Jesteś martwy! O, cześć! Matko cholera! Jedną z najbardziej znienawidzonych rzeczy w grze jest to u ludzi, że Joel ma nóż, który się psuje i musisz sobie tworzyć noże. No potem wiecie jak znajdziecie ten, że nóż można użyć po dwa razy jeden i trzy noże, no to trochę łatwiej jest. Ale ludzie właśnie rage'ują za to właśnie, że noża właśnie może tak mało użyć i on na przykład nie może otworzyć drzwi albo coś, a Eli chodzi z nożem tym takim otwieralnym, takim sprężynowym, czy jak to się na niego mówi, i właśnie ona by mogła też trochę robić, a Joel i tak musi wszystko samemu robić tym swoim nożem, który mu się psuje. Który musi tworzyć, nie? Są memy nawet z tego i takie inne. Down of the Wolf. Okej. O. Tutaj chyba spotkamy. Jest wiadomo, że byli ze wschodniej części. Gówno widzieli. A to w Market Street. Właśnie tam tędy jadą. Kto wie, może ich wykurzą. Kurwa, muszą się gdzieś pojawić. Mam nadzieję, że to twój szczęśliwy dzień. Trzeba uważać, bo to w chuj duży pułapek się założyli. Także cała ulica jest w pułapkach. Klara chce, żeby on tutaj pocztą mógł go złapać. Tam, na spacery. Do kolegów. Ale jest trochę dobrze zrobili, bo wszędzie pułapki założyli, że jak ktoś nie zauważy, to wpadnie w pułapkę i bum. Znowu wspomniałem, że kamera jest tu. I spojrzałem tu. Taki fail.
przyjdziesz tu jeszcze w tym życiu, czy nie? Czy Underworld Adventure? Nie, śmieć się przejść. Tych trzech tu było. Ty iść był. No, tu nic z latem. Jest. Notatka. Jakieś ochrony. Właśnie na mojego rzeka w ten Mars. Myślę, że chodzi o stanie obrony bezumno i podpalenie. To jest że... Aha. Challenge taki będzie robił. Powiem ci, niełatwo będzie zabić ich wszystkich. Katar to nie jest fajna rzecz. Jeszcze jutro do pracy muszę iść, ja pierdzielę. Aj ludzie. Zgubieni. Śmierć sobie. Tam! Byłaś! Eli, widzę, że takie nawiązania robisz. Ale go w oko trafiłem. Ja nawet nie wiedziałem, że tu będą wojowy. Myślałem, że tylko tam trzech i... Tak sobie myślałem, tylko takie... No to by było trochę głupie, jakby tylko tak mało wrogów było, nie? X-off. Jezu, ilu oni ich zabili? Śmieć. Szukajmy jeszcze tutaj. Warto jest eksplorować. Okej, to wszystko. O. Proszę bardzo. Aha, tak wszystkie mam prepełno. O. Ło. Trzeba szukać tych pokoi właśnie, które są zamknięte. Bo one mają się często sobie dobre rzeczy. U. Tu amo. Notatka z ciężarówki.
Okej. Okay. Ktoś może sobie zapauzować, jeżeli nie zdążyliście i przeczytać. No. I tak, ludzie. Hej, posadź was, mnie! Jak mija wam dzień? Co robiliście? Zależy, który to oglądacie. I tak po południu. I tak po południu to widzą. Małe vibrations. Ej, Joel. Joel, don't look. Taki joke. Już niedaleko. No. Golden Gate Bridge. Nie wiem, żartuję. Musielibyśmy być w San Francisco. Przebywałam w podobnym miejscu. W bostońskiej strefie kwarantanny. Tak? To szkoła. Wojskowa szkoła przygotowawcza. Co? Fajna nazwa na sierociniec. Ciekawe, co się stało z tymi dzieciakami. To miejsce jest zamknięte od dłuższego czasu. Nie ma tu żadnych dzieci. Czyli albo nie żyją, albo właśnie na nas polują. Albo uciekły. Ale wierzysz w to? Wierzę, że możemy się stąd wydostać. Chodź. Okej. Okay. Widzicie? Dlatego trzeba z nimi chodzić. Jeżeli coś się dzieje, wiecie. Osiągnięcie. Ej, jeszcze jeden. Te plakaty są wszędzie. Widziałem to. Tuż przed wybuchem zarazy. Tak? Czy nam wybebesza na końcu? Nie, to durny film dla nastolatków. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. Dobra, skupmy się, okej? Okej. Czy wybebeszył ją na końcu? Oczywiście. Taki Twilight, ale kurde, wersja od 18 lat. I z wilkołakami, takimi wilkołakami, a nie sypki, który zmienia się w wilka. Oh, tutaj jeba. W porządku, nie wychylaj się. Dawaj dalej. 25. Równo, prawda. Przysięgam. 25 puszek bekonu? No, 25. Właśnie. Skąd wyprzasnąłeś 24 puszki bekonu? Wojskowa szafka w hotelu. Z dawnych czasów. Znaleźliśmy ją z Rubenem. Podzieliliśmy się po połowie. Wciąż jest dobry? Kiedy znowu będziesz to dobry? A jak myślisz? Chcę spróbować. No, jasne. Zastanawiam się. Robić. Bekony się przestanie widziane. Nie okazał się tak dobry jak mówił. To beko. Prawda. Sam nigdy nie myślałem, że bekon jest dobry. Jak zjadłem bekon, coś zrobiłem. To jest zajebiste. Babciu, ten bekon jest zajebisty. Co sobie chcę wypić kauli i dostać eboli. Ludzie. Jednak umieć. O, kurwa! Jezu.
Nie wiem. GameStop. Już więc ja mu nie mogę mieć też. Wymaksowany. Eli, biegnij. Czekaj, to... Co ty się kurwa teleportujesz? Boż, ty w dupę. To skąd? Może to on był? Eli. Ja? Nie mam fajsu, kiedyś twoim kolegą skończyłem tak jak ty. Z rozwalonym... ...upem. Eli, biegnij. Wobliet. Wobliet. Eli. Piję do środka. Musimy uciekać. Co szukałem? Z tego, że nas goni Hammer pełen łowców. Czy... Ja wiem, większość z nich, którzy tam byli, to ci, co właśnie na podwórku byli, co zginęli. Ale... I tak to łowcy. O Jezus. Ja bym nie mógł z moim lękiem wysokać. Ups. A to kto... Ktoś tańczy i się wywalił do wanny. O, tu coś dziecko chyba miał. Nie wiem, nie musiał mieć, wiecie... bo taki dywan ma, ale... A, dobra, ile klucz ma. O, dobra, maksymalne zdrowie sobie bierzemy. I podobno można to wszystko na full wymaksować. Co on sobie myśli? Takie dame po prostu, nie? To się przyda. A te tą bombę możemy stworzyć, bo raz się przyda. Może dalej już nic nie potrzebujemy. Wiecie, może mówię, że dziecko mieli, bo... Ten taki dywan, ale... Ludzie lubią niektórzy abstrakty, takie te... O, w dupę. Spokojnie. Nie widzą nas. O, czarnie. Do chuja! Czekaj, przestań! Patrz! Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mnie. Tapy były jaja. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Nie jest. Ale zobaczyłem. Jestem biały? Oni nie trzymają ze sobą dzieci.
spowalniało mnie. Jestem dzieckiem, dobra? Ty krwawisz. Nic takiego. Albo na jego ten nożem. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Ellie. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Tak. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Ellie. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za tak. Pokój. Z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd się tu nie podrywasz? Z Hartford. Naprawdę? Ja to będę przeszukiwał. O, to jest jedna z tych. To jest maskotka z jednych. O, Chucky, Daxter. Widzicie? Mówię. Czekajcie tam na mnie. Pozbierać tutaj stów. O, ulepszony mołotow. Dobra. Idźmy. Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. Spoko. Jesteś tu tylko z córką? Obiecałem komuś, że się nią zajmę. No tak. Dobrze. Super. Widzicie? Dlatego warto jest się wbijać do tych pokojów, które są zamknięte. Damn. Eli się ucieszy. No. Washed. O. Taka stara babcia na takim plaźmie ogląda. Tam, make dance. Okej. Zaraz możemy wziąć to. Czy wy nigdy nie słyszeliście o exploringu? Bo chyba nie. Henry. Gdzie się chowacie? Odjeżdżają. Rany. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. Już nie byłeś taki surowy. Jezus, tak dzieciak ty masz, szczęśliwego, kurwa. Jesteśmy blisko. Dzieciństwo, a to jest Uncharted board game ze zdjęciem z Uncharted 3. I no, dzieciak nie ma szczęśliwego i tak dzieciństwo, bo jest apokalipsa, nie wiadomo co, próbuje przetrwać, to jeszcze dał mu zabawkę, przynajmniej by się pobawił, żeby się ucieszył. Jasnych cholery. Cholera. O. Co masz? Eli, osłaniaj nas. Dobrze. Zostaw. Okej.
chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę tętę. Tak. Udało się. Nieźle, staruszku. Ma się swoje triki. Już raz nazwijmy staruszkiem, to się rozwala głowę o ścianę. To nie wiedzą. Na ciężarówkę. Jak to jest? Ciężarówkę. Co będziesz brał mnie w swoim aucie? W swojej ciężarówce? Kolegi! Dwoje moje pistolety. Czyli nie strzeli, jak bomba wybuchła? Strasznie te galaktyki się znaleźli. Skurwiel! Spokojnie. Nawet nie wiedziałem, że oni tak reagują. Że jakim raz mocno przywalisz w łeb. Jeszcze nie umrą, to życie proszę, żeby ich nie zabijać. To by nie byli takimi czulami, to bym wszędzie. Jesteś pewien, ale... że bezpieczny jest tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się klucz nie przyda. Wchodźcie. Jest tutaj. Ej, co pisole, kącie. Kącie, co? To... ile masz lat? Ja? Tyle samo? No, tak. Okej. Okay. No, tak. Posłuchaj, wiek 11 lat to nie jest prawie 14, okej? Okay? To tutaj. Żartuję, nie mylam. Niby tyle samo Henryko wyśmiał. Ale... niech se dzieciak pomarzy. O, tu się przyda. Witam Elo. W moim biurze. That's my creep, bro. Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Ale nie uciekliście. Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. No pokaż. Mudrynku. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedno. Wow. Dobra, gotowa? Nie zrób sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszycie coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Straszysz? Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj.
A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. Akurat spotkaliśmy was, kiedy... W takim razie musimy... Macie wyruszyć nocą. A w ogóle ten czarny ma dziurkę w uchu, pokrycie, patrzcie. Komu przez ten most, to już przebiegniemy. Mówi, że czas się zbierać. Sobie... w następnym odcinku. Słuchaj, znowu zapomniałem, że kamera jest tu, cholera. Trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jasne. Jak rzep. Dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Okej, ludzie. Więc co, skończymy. Więc są na tyle w tym odcinku, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Wiecie, linki w opisie. Mówił Lasmax, bardzo serdecznie i...